Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry The Path. Dzisiaj nie mamy zbyt dużego wyboru, ale z racji, że Rose jest chyba najtrudniejszą jakby pod względem interpretacji danej historii, weźmiemy Robin. I Robin jest takim klasycznym czerwonym kapturkiem, zresztą chyba najbardziej widać, że ona jest ubrana na czerwono, nie? Standardowo wypisałem sobie wszystkie tutaj rzeczy, które trzeba zdobyć, ale z tego co wiem, większość i tak będę musiał skreślić, ponieważ zdobyłem je przy innej okazji i po prostu nie ma, no, nie ma bata, żeby mi się udało wszystkie przedmioty zdobyć, bo po pierwsze tych wszystkich kwiatów nie zdobędę. A, i patrzałem, że w tym pustym rządku, który tam mam, tam są przedmioty normalnie, tylko po prostu tak się jakoś ciekawie złożyło, że ich nie znalazłem póki co. Mam 10 przedmiotów. Także wydawać by się mogło, że to jest dużo, ale tak naprawdę to będzie tego o wiele mniej, tak jak już wspomniałem. Okej, więc jesteśmy najmłodszą z sióstr. I teraz tak. Muszę coś zobaczyć. Brylant. Brylant mam. Nabój. No to jest pokazane, że ona nie może wziąć naboju, a ja wiem, że może. To nie wiem. Nie wiem czemu. Ale nabój. No ma nabój. But. But tak samo zdobyłem. Ptak. Martwy. A właśnie, jest zwykły ptak chyba i martwy ptak, ale to nie wiem, którego ja zdobyłem. Dobra, mniejsza. Ciśniemy. Muszę. Właściwie większość rzeczy jest albo w lesie, albo na cmentarzu, który jest naszym docelowym miejscem, więc jest git. Zobaczmy, czy gdzieś nam się uda dotrzeć. O! O, jest plac zabaw. To idziemy najpierw do placu zabaw. Jest tam parę rzeczy do zdobycia. Jak najbardziej. I ogólnie tutaj możecie być zaskoczeni tym... No, a zresztą wam nie powiem dalej. A w sumie po miniaturce wszystko już pewnie zobaczycie. Ale możecie być zaskoczeni tym, że tu w pewnej kwestii nie ma za bardzo czego interpretować. W kwestii postaci. Okej, czy to jest plac zabaw? To jest jezioro! Ja nie chcę iść w stronę jeziora. Widzę chmurę wyjącą do księżyca. Okej, tam też jest światło, dobra, to tam musi być ten plac zabaw. Teraz pytanie, czy mogę wejść na wieżę? Byłoby bardzo fajnie, gdybym mógł. Byłoby wręcz wybornie. Spróbujmy wejść na tę wieżę, może się uda. Bujam się... Zjeżdżam, jeżdżę na karuzeli. Huśtam. A, i huśtam się. Czy mogę tu wejść? Dobra, idziemy gdzie indziej. Nie mogę w ogóle w interakcji z tą wieżą wejść. Ale mogę z tym wejść. A. I to wszystko. Dobra, skoro tak. A huśtawkę ja mam?
Nie mam huśtawki, dobra, to na pewno mogę, na pewno w jakiś sposób mogę tutaj wejść. Dobra, to już mi powinna gra zaliczyć. Jest ich huśtawka. Ale czy jest coś jeszcze? Dobra, złaź. Przyjemne łaskotanie brzucha, pieszczoty na wietrze. A tu? To też jest huśtawka, ale inna. Czy tutaj mogę jakąś interakcję wejść? Nie mogę. Kurde, no, ta wieża mnie wkurza. Jeżeli tutaj nie będę mógł wejść, to już w ogóle praktycznie nie będę mógł wejść. Wkurza mnie też, że tu się tak zmienia. Tak się strasznie zmienia. Kamera. Nie za fajne to jest. Wyłaź stąd. A no tak, mówiłem, że tylko cmentarz i las, a jednak się okazuje, że plac zabaw też. No dobra, wieży chyba nie będę mógł tutaj zaliczyć. To idźmy jeszcze w jakieś inne miejsce. Nie wiem jeszcze jakie. Czemu to mi nie zalicza żadnego przedmiotu? Po co przedmiot, który mi w ogóle nie zalicza niczego w moim ekwipunku? Ale zawsze istnieje możliwość, że jak nie zdobędę wszystkiego, potem na końcu będziemy jakby mogli też pozdobywać sobie resztę przedmiotów. Tylko problem jest taki, że również jakby nie wszystkie. Więc no nie wiem. Co tam leży? Co to jest? Dywan. A dobra, to jest ten sławny dywan. Ale nic z nim nie mogę zrobić i w ogóle mnie to nie interesuje, więc idę dalej. Jest i kwiat. I jakieś miejsce. A tam już pewnie mamy cmentarz, co nie? No. Cmentarz jak nic. Dobra, tam jest nasz wilk. Ale... najpierw idźmy tutaj. A tu chyba nic nie mogę za bardzo zrobić. Telewizor już zdobyłem. Spróbujmy może z fortepianem coś zrobić. Może będzie ok. A nie, dobra. Czyli to nasza ostatnia siostra może zrobić. O ile w ogóle dojdę ją, nie, do tego miejsca. Bo też różnie bywa, nie? Ale okej, musimy jeszcze zrobić tak. Wózek, ale nie ten wózek inwalidzki, bo go mamy, tylko wózek sklepowy. Tak więc wózek sklepowy jest nam potrzebny. Wow, ile kwiatów. Gdyby one mi jeszcze jakieś podpowiedzi sensowne dawały. Ale nie. No dalej, dajcie mi jakąś podpowiedź oprócz tego placu zabaw, bo prawdę powiedziawszy to... na razie to tak bieda.
O, chwila, chwila, chwila. A nie, to mi pokazuje cmentarz. A to dobrze. Będę wiedział, gdzie iść. To znaczy, to nie konkretnie cmentarz, tylko mi pokazuje bardziej nagrobek, który jest elementem tego cmentarza i który też jest przedmiotem, który no, mogę wejść w interakcję. Ale właśnie, no, ja potrzebuję balona i płyta. Czy ja mam płytę? Mam płytę. To też jakby mogę to sobie wykreślić, ale potrzebuję tak. Potrzebuję wózka i balona. Balon jest dosyć trudny do znalezienia, bo to jednak bardzo mały obiekt. Halo? Nie ma tu nic ciekawego, cholera jasna. Błąkamy się po lesie, nie wiemy gdzie iść. To znaczy wiemy gdzie iść, w jednej konkretnej sytuacji. Jest i pranie, ale to pranie również niewiele nam daje, bo już je mamy. Wow, przyszedłem przez drzewo, widzieliście? To jest niesamowite umiejętności Davida Copperfielda. Okej, do czego ja się zbliżam? Co to za miejsce? To jest cmentarz. Kurde. To jest cmentarz. Ach, ten balonik, ach, te inne przedmioty. Tak, wszedłem do lasu po to, by poszukać wózka sklepowego. Gdzieś to na pewno jest. I znowuż to samo, telewizor. Tak, teraz jak ja byłem przy tym instrumencie, to w którą stronę ja poszedłem? W tę? Jestem jakby bliżej tego cmentarza, ale bliżej nie oznacza, że na niego wejdę. Okej, co tam jest? To jest kufer. A ja już tak się składa, że kufer jest plon... A nie, to jest fotel. A ja fotela nie mogę chyba wziąć. Wilki to tylko psy, ale wilkołaki są jak ludzie. Nie, nie chcę, żebyś ty mi w czymkolwiek pomagała. Idź sobie, idź stąd. Nie. Tak, to chyba będzie odcinek, w którym najmniej przedmiotów zbiorę, bo serio nie jestem w stanie... A dobra, jest wózek! Jest wózek! Udało się, jest wózek! Nie. To teraz jeszcze balonik. A potem na cmentarzu to już będzie prosto. Jestem dzieckiem. Małym dzieckiem. Bawię się, bo jestem mała. Kup mnie w promocji, nie w promocyjnej cenie. Trynkiewicz approved. Okej, to balon, czerwony balon. Znaczy, na twoim miejscu, dziewczynko, to bym nie szukał czerwonych balonów. Nie wiem, czy...
O, to co za ironia, że wózek sklepowy jest obok wózka inwalidzkiego, nie? Ale dobra, zasiądźmy na nim. Chcę bawić się z tym dużym, włochatym stworem. Ach, ten balonik, gdybym wiedział, gdzie on jest, ale nic z tego. Ogólnie, no, teoretycznie to się powinien wyróżniać, bo jest czerwony, nie? Ale jak coś jest we mgle, to nie ma znaczenia, jaki to ma kolor. I tak tego nie zauważę. Okej, tutaj mam nóż, ale ja już go zdobyłem, co nie? Czy nie? Gdzie może być ten balonik? Logika nakazywałaby sądzić, że będzie on przy placu zabaw, ale tu jakby to logikę trzeba wyłączyć. Podejdźmy do tego budynku, może uda się coś tutaj znaleźć innego. Może obok tego budynku będzie balon. Halo, panie baloniku, gdzie pan jest? Coś mi się wydaje, że to będzie kolejny przedmiot zaraz po wieży z poprzedniego odcinka, którego nie znajdę. Dobra. Pokręcimy się jeszcze przez tak 4-5 minut. Coś ten deset, nie wiem, nie liczę czasu, nie mam zegarka na ręce. A jak niczego nie znajdę, to trudno, to idę tam, gdzie mi gra wskazuje, czyli do mogiły. Bo tam będziemy mieli raz... Tam będziemy mieli dwa albo trzy przedmioty do zdobycia. A skoro w lesie się nie udaje... To trzeba iść do jakiegoś miejsca, gdzie to się uda. W ogóle ciekawe jest to, że ja jakoś nie mogę znaleźć tej sceny starej, nie? Że... Widziałem ją tylko raz i nigdy więcej na niej nie byłem. A ona na pewno jest dostępna, bo poprzednio jak grałem, to była u wszystkich dziewczynek. Plac zabaw, tak? A tam w tle coś tam jest. Znaczy tak mi się wydaje. A nie, to jest dywan. Jak mogłem zapomnieć o kultowym dywanie. Dobra, walić ten balonik. Kiedyś go może znajdę. A teraz tak, gdzie jest ta mała ikonka? Muszę naprawdę wytężyć wzrok, żeby to znaleźć. Gdzie jest... Okej. Teraz na... Dobra, tam jest cmentarz. Telewizor się tak palił, to w ten sposób. To jest cmentarz, a tam jest nasz wilk. I naszym wilkiem jest... Naszym wilkiem jest... Wilkołak.
Dlatego właśnie mówiłem, że nie ma tutaj zbyt dużo do myślenia. Znaczy, teoretycznie to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Okej, więc mamy wilkołaka. Ludzie umierają, to trudne do wyobrażenia. Umierają i chowamy ich w ziemi, jak kwiaty. Okej, to tak, na początku idziemy do anioła, do posągu anioła. Albo tutaj. Tak, zdobyłem mogiłę, ale mogę chyba jeszcze... Chwila, bo czy to... Nie ma dwóch posągów aniołów, jest jeden. Panie mój, niech niebo okaże się przyjemnym miejscem. Amen. Dobra. Przy tym wilku jest naprawdę, kurde, taka dość niepokojąca ścieżka dźwiękowa. Kopię w piachu, mam brudne paznokcie. Drapię o grób, brudny, brudny piach. Jesus Christ, on rzeczywiście jest straszny. Dobra, wyłaź stąd. Brakuje mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu rzeczy mi brakuje. Ach, i raczej mało prawdopodobne, żebym zdobył te wszystkie rzeczy, ale. Przecież jeszcze mogę się pokręcić. Tu jest czaszka, a z tego co ja pamiętam, chyba czaszki ja nie mogę wziąć. W ogóle nie da... Właśnie, to ona może wziąć czaszkę. Siema. W ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Ptaka już chyba zebrałem z tego co wiem. Dobra. To w takim razie... Siema wilku. No... Witaj wilku, chcesz się pobawić? Czemu nie mogę wejść z tobą w interakcję? No ej, sorry. Nie, ja się nie będę bawić tak jak w poprzednim odcinku. Masz... Boże święty. Przedtem, jak do mnie podszedł, to od razu była interakcja. Nie chciałem, bo musiałem zobaczyć, czy jeden przedmiot jest do zdobycia. Teraz z kolei to on ode mnie ucieka. No, błagam was. Nie róbcie mi tego. No nie, no kurde... O, jest! Wreszcie! Jej, jak Mario na Yoshim. Znowu przez drzewo. Ona ma jakieś magiczne zdolności przechodzenia przez drzewa. Tak, ten miły piesek na pewno doprowadzi mnie bezpiecznie do domu. Ale pewnie jesteście ciekawi, co tu się właściwie odwaliło. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to ma jakiś związek z tym, że no jednak ta postać jest najbardziej podobna do wszystkich czerwonego kapturka, nie? Więc moim zdaniem to wszystko wynika z tego, że ona jest dzieckiem i w jakiś tam sposób, no, po jej tekstach można sugerować, znaczy jej teksty sugerują, że ona jakby nie widzi zagrożenia na tym świecie. Zauważyliście, że jak usiadła na wózek inwalidzki, to jakby tak zmieniła zdanie, znaczy w sensie nie wypowiadała się bezpośrednio o tym,
wózku inwalidzkim, tylko jakby mówiła, że chce się spotkać z tym wilkiem, nie widziała, że ten wilk to jednak nie jest zbyt przyjemna postać. Tak też przy grobie. Grób też tak jakby nie robił na niej zbyt dużego wrażenia. I moim zdaniem cała ta historia polega po prostu na tym, że jest to dziecko nie zdające sobie sprawy z niebezpieczeństw, które czyhają na nie w jakiś tam sposób. Jest zbyt łatwowierna. I ten wilk właśnie to pokazuje, nie? Taki typowy baśniowy wilk. Ale, no właśnie, 7 przedmiotów jest do zdobycia. Ach. I to jest problem. To jest problem, no. Ale może za drugim razem się uda. Tak, jeżeli będzie mi się chciało w to grać. A chyba raczej nie będzie mi się chciało. Nie, to w sumie będzie za trzecim razem już. Dobra. Wchodzimy. Jest bardzo mrocznie. Mamy ślady wilka. A teraz już chyba wiem, dlaczego na tych drzwiach było X. Przy naszym pierwszym kapturku. Tak, teraz dopiero się skapnąłem, że tak się oznaczało drzewa, nie? I że to ma jakiś związek. Okej. Okay. Na razie nie ma tutaj za bardzo jakiejś symboliki wielkiej. I trudno stwierdzić, co jest czym. Okej, okay, kołyska, czyli dziecko. Balony, których nie znaleźliśmy. Urodziny. Myślę, że to jest trochę podobny problem co poprzedni kapturek, tak? Czyli tylko, że tamten był już trochę starszy, co też zmieniło jego historię. Tak, i się skończy na tym, że wpadniemy do grobu. Nie zdając sobie sprawy z zagrożeń. Przyznajcie, że coraz trudniejsze są to historie, dlatego właśnie zacząłem od tych najprostszych. Jak 1 z 6? Znalazłem o wiele więcej przedmiotów. Sukces! Dobrze. I mamy znaleziony stary cmentarz. A więc w następnym odcinku, już przed ostatnim myślę, nie będziemy mieli zbytnio dużego wyboru. Została nam tylko Rose. Póki co jednak żegnam się z wami i do następnego.